Miłosierny Boże Ojcze, prosimy Cię za wszystkich sprawujących władzę, oświecaj ich dary mądrości i roztropności, aby wolni od wszelkich nacisków dbali o pomyślność rozwój naszej ojczyzny i potrzeby polskiej wsi. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże Ojcze, spójrz na chorych i cierpiących. Wspomóż uwięzionych pod ziemią górników, aby z wiarą i nadzieją nieśli krzyż swojego cierpienia. Odnaleźli jego sens i złączyli się z cierpieniem Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże Ojcze, prosimy za zmarłych, za poległych w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, za ofiary kataklizmów i powodzi, za świętej pamięci księdza kanonika Kazimierza Kowalskiego w 9. rocznicę śmierci. Przyjmij ofiarę ich życia i cieszyli się Twoją obecnością na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miłosierny Boże Ojcze, polecamy Ci nas samych, naucz dzielić się plonami ziemi, byśmy w dzisiejszym świecie byli wiarygodnymi świadkami Chrystusa, zawsze gotowymi na czas żniwa w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz.